Nie powiedziałem o koncercie sali widowiskowej, o koncercie szczególnym, bo o koncercie poświęconym twórczości Leopolda Kozłowskiego. I o tym Mielec musi pamiętać. Spędził tutaj ledwie 2,5 roku, ale odcisnął głębokie piętno na muzyce, na twórczości amatorskiej tego miasta. Po prawie 40 latach, czy blisko 40 latach, zaprosiliśmy Leopolda Kozłowskiego do Mielca. I widzę tego starszego, uśmiechniętego pana, który w blasku światła stoi na scenie, w przydługawej marynarce i płacze, po prostu płacze. Nic nie mówi. Potem powiedział, że przygotował sobie powitanie, ale mu nie wyszło, jak zobaczył publiczność, która powitała go stojąc.